No dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie. W Poznaniu. I stacja pierwsza to Planta Vegan Bistro. I wbiłem razem z Olą, która napisała na Instagramie, także słuchajcie, piszcie śmiało, możemy razem gdzieś się czasami wybrać. Można. Można, nie ma problemu. I zobaczymy, co to dobrego jest. Zobaczcie, mam takiego bowla z kotlecikami z wędzonego tofu. Tutaj są pieczone warzywa sezonowe, jarmuż, nasiona konopi, jest kasza jaglana, same dobre rzeczy. Porcja jest bardzo duża, jest smaczna. Wszystkie elementy, kotleciki są fajne, sos spoko, kasza elegancka, warzywa też idealnie się komponuje. Słodkie, słone, lekko pikantne, pyszne, jak na wegańskie. To jest najgorsze w ogóle, co można powiedzieć, jak na wegańskie. No ale tak trochę jest, no. A Ola wzięła bezrybne kotleciki i do tego jest jeszcze sos musztardowy, pieczone bataty i suróweczki. Dostałem od Oli kawałek selery ryby do spróbowania z sosem musztardowym. Kto smakuje rybą, te paluszki smakują rybą, chociaż te ryby nie mają i sos jest smaczny, jak reszta? Jak najbardziej, tak. I róweczki bardzo smaczne, bataty również dobrze wypieczone, więc jak najbardziej polecam. Super, Ola approve. A Ola jest wegetarianką, Wegetarianką. No widzicie, czyli śmiało, śmiało wbijajcie. I te porcje są w ogóle bardzo duże, przynajmniej ten bowl jest ogromny. Te paluszki też wydają się całkiem spore. Polecanko, Planta Bistro. Dzisiaj jest taki dzień, kiedy nic mi się nie chce robić, a zwłaszcza wychodzić z domu, no ale mówiłem się, więc musiałem wyjść i idę właśnie spotkać się z Bartkiem, któremu będę pomagał przy pisaniu pracy licencjackiej o jedzeniu, o krytyce kulinarnej. Dobrze, więc zmierzam tam, a efekty zobaczycie pewnie kiedyś, podrzucę wam. Jestem umówiony do prostego tematu, no i idę tam zjeść, pokażę wam pidę. Taka turecka pizza, którą możecie zjeść w Warszawie w Gin & Joy na przykład. No ale dobra, mniejsza z tym, idziemy. Jestem z Bartkiem i właśnie wjechały jalapeno w panierce, tak? Dobrze mówię? Tak, tak. Dokładnie tak i będziemy próbować. Będziemy jeść i sprawdzać, co tutaj dobrego jest w prostym temacie. Są lekko pikantne, chrupiące, jest ser w środku faktycznie, ale delikatnie brakuje im słoności. No to nie zmienia faktu, że nie są złe, nie są złe. Tutaj jest jedna pide spicy chorizo i ona jest sosem z pomidorów, jest chorizo, mozzarella, tabasco, rucola. A tutaj obok mamy pide gorgonzola, sos creamy herbs, gorgonzola, mozzarella i gruszka, moi drodzy, gruszka. Nie powiedziałbym, że to jest pide, tylko raczej pizza w troszeczkę innej formie, bo pide powinna mieć więcej tego farszu, powinna być zawinięta i podłużna. I na pierwszy ogień leci pide z gorgonzolą. Sprawdzamy. Myślałem, że będzie nieco bardziej krupiąca. Wcale nie jest, ale to ciasto jest przyjemne, jest delikatne, farsz jest w porządku, jest sporo tego sera, jest gruszka, także smaki się uzupełniają. No ale mówię, kształtem jest inna od tych, z którymi się spotkałem i jest mniej krupiąca. Myślę, że chwilkę dłużej, jeżeli chodzi o pieczenie, by temu nie zaszkodziło. Teraz próbuję pide z chorizo. Mocno czuć tabasco, delikatnie zabiło to chorizo według mnie. Zabiło trochę to tabasco, nie? Bardzo czuć tabasco. No niestety nie urzekł mnie jakoś specjalnie ten prosty temat, ale może to kwestia dnia albo po prostu źle wybrałem, no bo kurczę, słyszałem sporo poleceń tego miejsca. No dobra, ale skoro już wyszedłem, to idę do nowej burgerowni koło Sheratona, Burger Lab. Przenoszę się tam. Dobra, i mam trzy burgerki. Pierwszy jest w opcji klasycznej. On jest z mięsem, do tego są sałata, pomidor, cebulka, pikle i burgerowy sos. Druga opcja jest grzybowa i tutaj są grzyby, ser cheddar, prażona cebulka, bekon, sałata i barbecue. A ostatni to opcja z kurczakiem i w jego skład wchodzi kurczak, peri peri. Do tego jest sałata, pomidor, ogórek, czerwona cebula i sos ajwar. Sprawdzajmy, zaczynamy od kurczaczka. Bardzo przyjemna bułka, kurczak mocno doprawiony, wyrazisty. Cały burger jest dosyć pikantny, przyjemny, jeżeli chodzi o dodatki. Wszystko fajnie się komponuje, nie jest miękkie, jest chrupiące, przyjemny. Kurczaczek zdecydowanie na plus. Aha, i zapomniałbym, mamy jeszcze fryteczki z batatów
i normalne. I teraz mamy wersję z grzybami, zobaczcie. Sprawdzajmy. Mnóstwo grzybów. Super wysmażone mięso. Fajne, dobrze doprawione. Jedyne co, grzyby mogły być nieco bardziej chrupiące, nieco bardziej przesmażone, bo są lekko gumowe, ale jakby nie zmienia to bardzo mocno percepcji, bo wciąż jest smaczne. I ostatnia, najbardziej klasyczna wersja. Może od niej powinniśmy zacząć, ale trudno się mówi. Kocham piklowane ogórki. Genialna sprawa. Sporo dodatków, dużo pomidora. Pikle na górze, sos. Wszystko gra, jest spoko. Bardzo przyjemne, naprawdę. Pyszka. No powiem wam, że jestem mocno pod wrażeniem tego miejsca. Widzę tu duży potencjał, a więcej na jego temat przeczytacie na moim blogu. A wy nie zapominajcie o zostawieniu łapeczki w górę, subskrypcji. To jest właśnie ten moment. Idziemy właśnie do Concordii. Będę w jury konkursu smaków Azji. I wcale nie jesteśmy spóźnieni. Wcale, nigdy. Jest ze mną Kasia i Maciuś. Jestem pod wrażeniem, że to jest smażone i nie wygląda faktycznie jak takie ociekające tłuszczem coś, tylko fajne. Próbowaliśmy tej wielkiej palety, słuchajcie, jak dla mnie petarda. Część rzeczy naprawdę super i tu jest sos z granatu. Rewelacja, rewelacja. To chleba kawałeczka? Takie kawałeczki są zrobione z chleba. Ja nie zakumałem, o co chodzi z tą. Chlebek. Festiwal azjatycki za nami, wygrał Firasek Sweets. Kolejne były lody tajskie, ale generalnie powiem wam, że poziom był zadziwiająco... Siema! Ale poziom był naprawdę dobry, a ja teraz zmierzam do Ale Kosmos, żeby odwiedzić chłopaków, spróbować ich serniczka słynnego, bo to było na mojej liście do odwiedzenia w tym tygodniu. Powiem wam, że nie mam siły, nie przewidziałem tego, że będę turbo najedzony. No, cóż, czasami człowiek nie pomyśli, ale idę i zaraz zobaczymy, co tam jest dobrego. Jeżyce w Poznaniu stały się takim centrum gastronomicznym, trochę centrum kulinarnym. Co chwilę idę i widzę jakieś miejsca, które znam, które kojarzę albo które mam na swojej liście do odwiedzenia. Chociaż jest mi tutaj bardzo nie po drodze, ale fajnie tutaj. Jeżyce są spoko. Faktycznie, słuchajcie, jest tutaj miejsce na miejscu, ale ja już dotarłem do Ale Kosmos, to tutaj idziemy do środka. Musicie uwierzyć mi na słowo, że ja bardzo chciałem tutaj zjeść, ale nie było praktycznie miejsca i widzieliście? Praktycznie też nic nie było, złapałem jedno ciastko na wynos, takie trzywarstwowe, no i co? Dobra, zawijam się do domu tego spróbować. Jedzie mój transport! Wasze zdrówko. Dobre fest. Nie, jest pyszne. Jest bardzo dobre, naprawdę jest smaczne, fajny ten spód z brownie, po środku jest warstwa czekoladowa, później warstwa z białej czekolady, mocno słodkie, ale no tego oczekiwałem. Mam nadzieję, że kiedyś tam wrócę i nie będzie tyle ludzi i spróbuję tego słynnego sernika. Póki co, propsik. Dzień dobry, dzisiaj jest poniedziałek i idę właśnie robić projekt, także dzisiaj jest taki troszeczkę bardziej uczelniany dzień. No, ale od rana dokończyłem montować filmik, załatwiłem wam konkurs, on już pewnie lata, dawno temu, filmik o Kuebo, restauracji Kuebo, także możecie sobie gdzieś tutaj sprawdzić, mam nadzieję, że mogę wstawić link. I klasycznie, kurczę, jestem spóźniony, ja nie wiem jak to robię, ale to są zazwyczaj krótkie spóźnienia. Dobra, idę. Dobra, ja już jestem po uczelni, mam dzisiaj mało czasu, więc idę tylko zjeść jakiś szybki lunch i słuchajcie, wyrosło mi tutaj zupełnie przypadkiem smaki Italii, idę na lunchek. Na taki starterek dostałem jeszcze focaccia z oliwą, super, bardzo smaczne, bo już wziąłem kęsik. I zaczynam od minestrone, tak ona się prezentuje. To jest taka włoska zupa warzywna, jarzynowa, z ogromną ilością warzyw. Może być do tego ryż albo makaron, różnie to bywa. I na kurze posypany jest graną padano. Pachnie przepięknie. Zabieram się. Bardzo smaczna, dużo warzyw, dużo wszystkiego, porcja jest solidna, fajna. I na drugie danie mam spaghetti z policzkami wieprzowymi. Z policzkiem właściwie.
Super ugotowany makaron, jest al dente. Sos jest lekko pikantny, wyrazisty, do tego ten policzek wieprzowy, który zaraz spróbuję. Mięciutki, dobrze doprawiony, dosyć słone, ale jest fajne. Porcja jest duża. Dobra, nie gadam, zabieram się za jedzenie, bo mi ostygnie. Powiem wam, że te smaki Italii to jest petarda. Bardzo mi smakowało. Właścicielka 25 lat prawie mieszkała na Sardynii we Włoszech i generalnie te włoskie smaki mocno tam czuć. Fajne, fajne miejsce. Będę wracał na pewno. Lunch super i myślę, że jeszcze tam przyjdę na normalne danie, żeby popróbować. Na pewno dam wam znać, ale to już pewnie na Instagramie, także obserwujcie. Miałem w planach jeszcze troszeczkę tutaj zostać, ale sytuacja jest mocno dynamiczna. Sami wiecie dlaczego. Słyszałem jakieś ploteczki o zamykaniu miast. No nie wiem, co o tym myśleć, ale zawijam się dzisiaj i wracam do domu. No i co, zrobimy im papa teraz, co? A jeśli ten filmik wam się spodobał, to byłoby super, gdybyście podesłali go swojemu znajomemu, którego ten temat może zainteresować. Łapeczki w górę, komentarze oczywiście zawsze mile widziane, subskrypcja również i nie chcę brzmieć jak każdy, ale faktycznie to daje dużą motywację do tego, żeby dalej to tworzyć, bo to pokazuje, że to wam się po prostu podoba. Trzymajcie się zdrowo i mam nadzieję, do zobaczenia już niedługo. Cześć!